No i mam wczytane w tej chwili wszystkie trzy tabelki do mojej bazy danych. Baza danych została zapisana pod odpowiednią nazwą. No i mogę przystąpić do wykonywania kolejnych działań. No ja będę się tutaj wspierał zadaniami ze zbioru zadań. I pierwsze zadanie. Podaj, ile zdjęć zostało opublikowanych w roku 2014. No, bardzo prościutkie zadanie. Jeżeli zajrzę sobie do zdjęć, no, krateczki oznaczają, że mi się nie mieści na szerokość, więc poszerzę, wszystko jest w porządku. Przy każdym zdjęciu, nieważne kto go dodał, nieważne jaki ma rozmiar, jest no, data dodania. Czyli tak naprawdę my chcemy tylko te zdjęcia, bo nie jest o nic więcej, nie jest pytane. I które zdjęcia zostały dodane w 2014 roku, ile ich jest. No ale zanim powiedzmy policzymy, ile ich jest, to zrobimy sobie, które zdjęcia zostały dodane. No więc tworzenie, projekt kwerendy, tylko zdjęcia wybieram do mojej kwerendy, do mojego zapytania. No i od razu sobie przejdę, gwiazdeczkę sobie tu przeciągnę, prawda? Przejdę do SQL-a i mam select zdjęcia, gwiazdka, czyli wszystko mi pokaż z tabeli gwiazdka, z tabeli zdjęcia. No i mam to, co przed chwilą widziałem, prawda, w zwykłym zestawieniu. No i teraz chcę wyrzucić wszystkie, które mają rok inny niż 2014. Czyli muszę w zapytaniu powiedzieć where rok. Rok po angielsku year, tak? Rok z daty dodania, wyciągnij, funkcja year wyciąga rok z tej daty, czyli olewa miesiące, olewa dni. Sam rok. No jeżeli ten sam rok wyciągnięty z daty dodania wynosi 2014, no to proszę bardzo, mamy zdjęcia dodane w roku 2014. No i tu, prawda, wszystkie się znajdują. My mamy za zadanie powiedzieć, ile ich jest. No, a jak powiedzieć ile? Funkcja agregująca count. Tą funkcję zazwyczaj się używa w połączeniu z grupowaniem, bo chcemy policzyć wewnątrz grupy. No ale tu nie ma sensu grupować tego względem roku 2014, ponieważ no, już jakby odsiałem wszystkie inne lata. Więc to, co jest, to jest to, co zostało. Czyli moją grupą jest to, co zostało. Czyli nie muszę grupowania zastosować, tylko zamiast wyświetl mi informację o tym, to zrobię sobie count. I co? No mogę tą nieśmiertelną gwiazdeczkę tutaj dać, bo nieważne, czy on policzy w danym wierszu imiona, w zdjęciach nie ma imion, w danym wierszu daty, w danym wierszu ID użytkownika, w danym wierszu ID zdjęcia, to ważne, że on mi policzy, ile było tych pozycji. No i uruchom 231 pozycji, czyli 231 zdjęć dodano w 2014 roku do naszego portalu społecznościowego. No i zadanie pierwsze wykonane. Czyli zapiszemy sobie kwerendę jako 14. No i w ten sposób rozwiązałem punkt pierwszy z naszych zadań.